Witam serdecznie z drugiego dnia ogólnopolskiego turnieju mikołajkowego w Sieradzu. To już 16 rok się spotykają dziewczyny, by walczyć tutaj o nagrody, puchary i mecz pomiędzy zespołem z Chełmna. Piękne miasto zakochane. Polecam przyjechać do tego miasta. Podobno trener robi piękne turnieje. Nawet mnie zaprosił. I drużyną w żółtych, pięknych strojach ze Spaldinga. Nie wiem skąd na Podlasiu mają pieniądze, bo to przecież biedny region, wschodnia granica, a jednak dziewczyny, rewelacja ubrane. No, jestem pod wrażeniem. A to nie kto inny jak Zubrzyce? Nie, dobrze. Bielsk... Podlaska, Biała Podlaska. Jest Bielsko-Biała, ale to na Śląsku, a Biała Podlaska jest w województwie podlaskim i stamtąd pochodzi mój sąsiad Chorąży. Pozdrawiam, jeżeli ogląda. Serio. A wynik, proszę Państwa, 25-11 dla dziewczyn w strojach Spaldinga. Rzuca numer 13. Nie znam nazwisk, bo nie jestem przygotowany na to. Ale ławka może dostać dacha za takie coś. Bo ławka nie może straszyć. Dobrze mówię, nie? Patrycja schodzi. Number 8. Numer 8. Ciekawe, czy dziewczyny też jeżdżą na turnieje na przykład do Białorusi, bo mają tam bardzo blisko. Wczoraj wszystko wygrane? 1-1 bilans. No ale to ich na pewno podbuduje, to zwycięstwo. I wpadło. 29-11, tak, bo widzę tam, a tu sobie śpiewają. I oczywiście mamy tutaj kibiców, witam serdecznie. Przyszli się podziwiać koszykówkę albo dziewczyny? To i to. No, dobrze. Wprawdzie są troszkę młodsi, ale młodszym chłopakom się zawsze podobają starsze dziewczyny i na odwrót. Póki nie ma tego wieku się... Ale mówmy o koszykówce. Turniej w Sieradzu. Jutro będziemy wszystko wiedzieć. Kto to będzie? Pierwsze, drugie. Mogliby sędziować panie, może by to inaczej wyglądało, nie? Ale nie ma za dużo sędzin z Sieradza. Taki jeden filmik 5-minutowy zrobię. Sorry, że was nie nagrywam, ale może innym razem. Jeżeli o strojach mówimy, to ja zawsze mówię, lepiej kupić raz porządnie i drożej, ale się prezentować, niż kupić badziewie i zmienić to za rok. Tak jest z butami. Koniec meczu? Trzecia kwarta. Trzecia kwarta się skończyła. 29-11. To na razie tyle specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej. Dziewczyny z Podlasia. Z Białej Podlaskiej z Ibii.